Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Maja Lisik-Habib, jestem onkologiem klinicznym. Specjalizuję się w leczeniu systemowym nowotworów złośliwych. W dzisiejszym odcinku chciałam Państwu odpowiedzieć, z czym związane jest podawanie chemioterapii i jak przygotować się do tego leczenia. Chemioterapia polega na podawaniu aktywnych substancji przeciwnowotworowych, które hamują wzrost komórek nowotworowych. Chemioterapia w większości przypadków podawana jest w formie dożylnej, w postaci wlewów dożylnych krótkotrwałych, trwających kilkanaście minut bądź kilka godzin, bądź w przypadku wlewów długotrwałych, trwających kilka dni. Niektórzy pacjenci otrzymują chemioterapię w formie doustnej, w formie tabletek. Wtedy to leczenie przyjmowane jest w domu. Pacjent przychodzi tylko do poradni, do szpitala celem wydania kolejnej porcji leku. Obecnie dążymy do tego, aby pacjenci byli leczeni w trybie jednego dnia. To znaczy, że tego samego dnia chory przychodzi do szpitala, otrzymuje leczenie i wychodzi do domu. Zalet leczenia jednego dnia jest bardzo dużo. Przede wszystkim obniża to poziom lęku i stresu związanego z hospitalizacją. Nie odrywa chorego od życia rodzinnego. Chory wraca do domu, spędza czas ze swoją rodziną, spędza noc w swoim łóżku, co jak wiemy dla nas wszystkich jest niezmiernie ważne. W przypadku, kiedy nie możemy podać chemii w trybie jednego dnia, chory hospitalizowany jest w szpitalu i po kilku dniach wychodzi do domu. Chemioterapia związana jest z szeregiem działań niepożądanych, ale dzięki wprowadzeniu leczenia wspomagającego obecnie jesteśmy w stanie kontrolować większość z tych działań niepożądanych i leczenie to uważam, że u większości pacjentów jest dość dobrze znoszone. Tolerancja leczenia zależy od stanu zdrowia, czyli stanu sprawności chorego, co oznacza ogólny dobrostan psychiczny i fizyczny. Wszystkie działania, które ukierunkowane są na poprawę stanu zdrowia, zwiększają możliwość dobrego przejścia przez chemioterapię. Stąd niezmiernie ważne jest przede wszystkim dobre odżywianie, co oznacza wprowadzenie racjonalnej, wysokoenergetycznej, wysokobiałkowej, zbilansowanej diety. Produkty powinny być wysokiej jakości, posiłki powinny być spożywane często, ale powinny to być posiłki małe, takie, które nie zawierają substancji wzdymających i nie nasilają nudności czy wymiotów. Ważne jest odpowiednie spożywanie wody, adekwatne do zapotrzebowania, co oznacza około 2-2,5 litra wody dziennie. Zachęcam wszystkich pacjentów do utrzymania aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna powinna być zależna od wydolności organizmu, od samopoczucia, od możliwości, jakimi dysponuje chory. Nie ma żadnych przeciwwskazań do spacerów, do uprawiania nordic walkingu, do uprawiania jogi, jazdy na rowerze czy nawet do pływania. Wszystko zależy od preferencji chorego, jego potrzeb i jego samopoczucia w trakcie leczenia chemioterapią. Zalecam wszystkim pacjentom także konsultacje u psychoonkologów, wsparcie, które można otrzymać od profesjonalisty, jest wsparciem, które może pomóc przejść przez ten trudny etap życia. Czas leczenia chemioterapią jest na pewno trudny dla większości pacjentów. Jest to inny czas, natomiast tak naprawdę nie ma przeciwwskazań do tego, aby chory utrzymywał aktywność, którą otrzymywał przed chorobą. Nie ma przeciwwskazań do utrzymania pracy zawodowej, do podróżowania, do spotykania z bliskimi, do uczestnictwa w normalnym życiu rodzinnym. Wręcz u większości pacjentów taka normalne życie pomaga przejść przez ten trudny etap w chorobie. Zachęcam pacjentów do szukania wsparcia w grupach wsparcia, do szukania pomocy u psychoonkologów, a także do bliskiej relacji ze swoimi partnerami, rodziną, po to, aby w tym trudnym czasie mieć kogoś, kto będzie służył zawsze pomocą, wsparciem, dobrą radą. Z doświadczenia wiem, że najtrudniejszy jest ten pierwszy cykl leczenia, ponieważ pacjent nie wie, z czym wiąże się to leczenie, jakie działania niepożądane u niego wystąpią. Nie zna też całej tej procedury związanej z podawaniem chemioterapii.
ale im dalej, im dłużej pacjent jest w trakcie leczenia, tym przyzwyczaja się do tej pewnej zmienionej jego rutyny dnia, rutyny życia, to leczenie zaczyna u niego być akceptowalne. Szanowni Państwo, choroby nowotworowe to są choroby powszechne. To nie są zdarzenia incydentalne. Nie ma co udawać, że to się może komuś przytrafić. To się przytrafia nam wszystkim. Na przykład szacuje się, że rak piersi wystąpi u 1 na 10 kobiet. Dlatego im wcześniej wykrywamy chorobę nowotworową, tym mamy większe szanse na życie. Mamy szansę, żeby wyleczyć ją i później normalnie dożyć późnej starości. Odłóżmy na bok zabobony, które mówią, że to rak, tego się nie rusza. Lepiej nie diagnozujmy się, bo wykryją u nas chorobę. Im wcześniej wykryjemy chorobę, to dla nas lepiej. Nie uciekniemy przed chorobami nowotworowymi, tak samo jak nie uciekamy przed nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą czy udarami mózgu. Te choroby są wśród nas i trzeba z nimi walczyć. Dziękuję bardzo.